był kierownikiem literackim teatru i pewnie oddałby się sztuce całkowicie, gdyby nie działalność opozycyjna. Wacław Havel, 9. i ostatni prezydent Czechosłowacji oraz 1. prezydent Czech. Wacław Havel urodził się 5 października 1936 roku w rodzinie przedsiębiorców i intelektualistów. Miał 12 lat, gdy władzę przejęli komuniści i wywłaszczyli Havlów. Pochodzenie uniemożliwiło Wacławowi podjęcie dalszej nauki w szkole, którą wybrał. W wieku 19 lat zadebiutował jako literat. W 1959 roku trafił do teatru. Początkowo pracował jako technik sceniczny. Później wystawił swoją sztukę – Garden Party. Zaczął wymarzone studia na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych. Został etatowym dramaturgiem. Gdy w 1968 roku ruszył proces reform, zwanych Praską Wiosną, Wacław Havel stał się jednym z najbardziej znanych opozycjonistów. Po inwazji wojsk Układu Warszawskiego zmuszono opuścić teatr, publikował jedynie na Zachodzie. Działał na rzecz obrony więźniów politycznych i niezależnych artystów. Zaangażował się w inicjatywę Karta 77, broniącą praw człowieka. W 1978 roku ideę karty zebrał w politycznym eseju Siła bezsilnych. Inspirował do działania opozycjonistów państw bloku wschodniego. Za swoją aktywność zapłacił więzieniem. Gdy w 1989 roku w Czechosłowacji wybuchła aksamitna rewolucja, zmierzająca do zmiany systemu, Wacław Havel stanął na czele antykomunistycznego Forum Obywatelskiego. Wkrótce został prezydentem Czechosłowacji, a później pierwszym prezydentem Republiki Czeskiej. Pełnił tę funkcję przez 2 kadencje. Starał się samodzielnie pisać większość wystąpień. Twierdził, że nie potrafił przeczytać przemówienia, które napisał ktoś inny. Po oficjalnej wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona świat obiegło to zdjęcie. Wacław Havel, Bill Clinton i pisarz Bohumil Hrabal w czeskim barze. Urząd złożył w 2003 roku, a 5 lat później napisał dramat Odejścia, inspirowany własnymi doświadczeniami. Sztukę przeniósł na ekran, debiutując w roli reżysera. Zmarł 18 grudnia 2011 roku w wieku 75 lat. Uwielbiał muzykę, szczególnie rockową, sztukę awangardową i czeską kuchnię. Miał niezwykłe poczucie humoru, dystans do rzeczywistości i do samego siebie. Żartobliwie mówiono, że dla Czechów Havel był lepszą reklamą niż czeskie piwo czy drużyna hokejowa. W pierwszą rocznicę śmierci prezydenta kilku Czechów postanowiło dość niekonwencjonalnie uczcić jego pamięć. Podwinęli nogawki spodni, przywołując wydarzenie z 1989 roku, kiedy podczas inauguracji prezydentury Havel miał widocznie za krótkie spodnie. Później w jednym z wywiadów tłumaczył, że spodnie nie były za krótkie, jedynie podwinęły się. Dla Czechów stały się jednak symbolem.